Dzień dobry, pani Violetto. Dzień Witam dobry, witam się serdecznie. pani Katarzyno. Dzień dobry. Witamy wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają dzisiaj. Bardzo mi jest miło, że możemy kontynuować nasze rozmowy o psychobiologii w pytaniach i odpowiedziach. I dzisiaj chciałabym zacząć, pani Violetto, od takiego tematu, który pojawił się bardzo często na czacie, na pytaniach, zwłaszcza w marcu. Na drzwiach otwartych, panie, które nas słuchały, bardzo często pytały o mięśniaki i temat mięśniaków na macicy. Jakbyśmy mogły tutaj odpowiedzieć na to pytanie, które myślę, że dotyczy bardzo wielu kobiet. Tak, ważne pytanie. Dziękuję ślicznie, pani Katarzyno, bo to jest ważne pytanie i też spory problem, tak? Dobrze jest, żeby panie miały taką wiedzę i spojrzenie psychobiologiczne. Skąd się te mięśniaki biorą? Bo najczęściej jest tak, no właśnie, a to nie tylko dotyczy mięśniaków, że my się nie zastanawiamy, tak? Diagnozujemy, dowiadujemy się, że jest jakiś problem, jest jakaś choroba, ale mało kto zadaje sobie pytanie dlaczego. Oczywiście ja na to zwracam uwagę, ponieważ psychobiologia zdrowia to jest nowa świadomość zdrowia. I teraz jeśli pojawia się mięśniak, to trzeba zadać sobie pytanie, na jaką sytuację on odpowiada. Bo już wiemy, że biologia wyręcza nas. Kiedy my nie możemy sobie poradzić z naszymi emocjami, z naszymi odczuciami, nie możemy znaleźć rozwiązania, to biologia znajduje to rozwiązanie w naszym ciele. I trzeba wyjść od tego, że mięśniak jest mięśniem, dodatkowym mięśniem. To już nam pokazuje, że jego funkcją, jego rolą jest wzmocnienie. I teraz mamy macicę, która w biologii jest naczyniem, jest obszarem świętym, jest domem, bo w biologii mamy dwa domy. Macica to jest kobiecy dom, to jest dom dla nowego życia, to jest dom dla dzieci, miejsce święte. Drugi dom w biologii to jest serce, to jest dom bardziej męski. Więc mamy tak umownie, symbolicznie dwa domy. I macica jest tym domem kobiecym, tym domem, w którym powstają projekty. Dziecko jest projektem. Powstaje życie. Życie jako projekt. Czyli macica jako dom. I teraz pierwsze takie pytanie, które należy zadać kobiecie, która doświadcza mięśniaka, macicy. To jest pytanie o jej moc, o jej siłę. Kiedy macica jest miejscem, w którym pojawia się życie, pojawia się maleństwo, dziecko, to czy ona ma siłę, czy ona ma moc, kobieta, utrzymać w łonie to dziecko? Bo czasami jest lęk, jest niepokój, że ciąża się nie utrzyma, albo jest historia, w której doszło do poronienia, choć kobieta bardzo chciała mieć dziecko. Co się takiego wydarzyło z punktu widzenia biologii? Macica nie utrzymała tego dziecka, tego życia. Czyli idzie informacja do mózgu i do komórek, trzeba wzmocnić. Trzeba wzmocnić macicę. I ponieważ biologia ma tylko komórki, ma tkanki, i ona tylko w tym zakresie może wzmocnić ten dom, to miejsce, to naczynie. I robi to za pomocą dodatkowych mięśni, czyli mięśniaków. Bo mięśniak to mięsień. Czyli kiedy pojawiają się u nas mięśniaki, to zadajemy sobie pytanie, w jakim obszarze, który dotyczy domu, gniazda rodzinnego, brakuje mi siły. Bo to jest brak siły w kwestii utrzymania ciąży, utrzymania tego życia, ale to też mogą być tematy, w których brakuje mi mocy i siły, aby utrzymać dom. Tu też się może pojawić mięśniak. Jeżeli będziemy traktować macicę jako dom,
I teraz skłonności do mięśniaków mają kobiety, które miały dramatyczne dzieciństwo i dorosłość, w którym w ich domu, na przykład w tym dzieciństwie, trudno było utrzymać ten dom, albo był drapieżnik w domu i potrzeba było więcej siły, aby utrzymać się w tym domu. Wszędzie tam, gdzie my mamy wspomnienie bezsilności, braku mocy, wspomnienie domu, czasami przy mięśniakach ja mówię nienormalnego domu, gdzie była przemoc, gdzie drapieżnik wchodził do domu z drzwiami na przykład, albo pod wpływem alkoholu. I te obecnie dorosłe kobiety, one kiedyś były dziewczynkami, ale one pamiętają to. Więc tu już znowuż nam się kłaniają się transgeneracje, pokolenia. Więc nie każda kobieta będzie miała mięśniaki i przyczyn mięśniaków jest mnóstwo, bo brak mocy i siły, aby utrzymać dziecko w łonie, ale też brak mocy i siły, aby wypchnąć dziecko z łona podczas porodu. Czyli kobieta ma odczucie, potrzebowałam więcej wsparcia przy porodzie dziecka, bo nie miałam sama siły urodzić tego dziecka. Nie miała siły mocy. I biologia to słyszy. I biologia mówi, dobrze, to wzmocnimy macicę. Dołożymy kolejny mięśniak. To jest takie proste myślenie biologiczne. Ale kiedy my się przestawiamy na takie myślenie, to jest nam dużo łatwiej odnaleźć przyczynę choroby, problemu zdrowotnego. Musimy wyłączyć myślenie naukowe, teoretyczne, jakieś filozoficzne. Trzeba zaprosić myślenie proste, biologiczne. I trzeba mieć świadomość, że biologia nam pomaga, mając do dyspozycji tylko komórki i tkanki. Ona będzie próbowała nam pomóc, mając tylko to. To jest tak, jak dziecko w piaskownicy może zbudować zamek, jakąś fortecę, może tworzyć babki z piasku, ale ma do dyspozycji tylko piasek i wodę. I cuda mogą tam powstać, tak? Taki piękny obraz właśnie z plaż, nie? Dzieci się bawią, budują, mają tylko piasek i wodę. Biologia stworzy wszystko w naszym organizmie, bo to są nowe twory, tak? Kiedy ma do dyspozycji tylko komórki i tkanki. Ona wszystko wymyśli, wszystko zbuduje. Endometrium stworzy, nowotwory stworzy, mięśniaki stworzy. Całe szczęście, że świat medyczny nie zapędza się, żeby zmienić etykietę przy mięśniakach. Dlatego kobiety nie mają stresu, bo wiedzą, że jest mięśniak, czasami nieuciążliwy, ale nikt im jeszcze nie mówi, że to jest złośliwe, że to jest niebezpieczne. Trzeba mieć świadomość, tak? I cztery pokolenia na to wpływają. Czasami mamy do tyłu kobiety, które nie miały mocy i siły w swoich domach. Utraciły dzieci. Takie mają wspomnienia. Były to też domy przemocowe, gdzie trzeba było mieć więcej mocy i siły, żeby w ogóle przetrwać w takim domu. I to zbiera nam macica, te wspomnienia. Więc utraty dzieci również się wpisują. Kobieta, która utraciła dziecko, dostaje na pamiątkę mięśniaka. To jest ten mięśniak, który przypomina o tym dziecku w domu, które powinno być, a które utraciła na przykład. No to jest niesamowite, naprawdę. Całe spektrum, i tak jak pani powiedziała, no, w zależności od okoliczności, wydarzeń, emocji, no to tak ta nasza macica zareaguje w różny sposób. Natomiast no, nie sposób nie zauważyć tendencji statystyki jednak. Ja trochę lubię popatrzeć tak pod kątem właśnie statystycznym na pewne rzeczy. No i widać, że w tym okresie około menopauzalnym panie bardzo często właśnie doświadczają tych mięśniaków, na przykład.
Czyli jest jakaś taka tendencja i charakterystyka, że właśnie w tym okresie przekwitania, tych mięśniaków pojawia się więcej. Albo przynajmniej takie są doniesienia, medyczne w tym temacie. One pojawiają się w każdym momencie. W każdym momencie, kiedy kobieta czuje brak mocy, brak siły, kiedy potrzebna jest ta rekompensata, żeby miała więcej siły, więcej mocy do utrzymania domu, do stworzenia. Przecież teraz kobiety są bardzo obciążone. Ile kobieta teraz potrzebuje mocy i siły, żeby w ogóle utrzymać dom? Kiedyś była tradycja, która troszkę ją wspierała, pomagała, czyli kobiety wychodziły za mąż. To już pokazywało, że do utrzymania domu będą dwie osoby zaproszone, czyli ona i jej mąż. A dzisiaj mamy związki partnerskie. Jak to wygląda w praktyce? Tak to wygląda, że jak się komuś znudzi, to odchodzi. No i kobieta zostaje z jednym, z dwójką, z trójką dzieci. Czy ona potrzebuje więcej siły i mocy do zadbania o te dzieci, do utrzymania domu? Bo to jest takie główne słowo klucz. Utrzymać dom. Kiedy ona była partnerką, ale już tą partnerką nie jest, teraz jest sama, później może za chwilę będzie znowu z kimś. Tutaj dużo rzeczy podziało się niekoniecznie dla dobra kobiet. Bo kiedy ona miała męża, to też jej status troszkę inaczej wyglądał. Być może bardzo młode dziewczyny nie zgodzą się z tym, co ja mówię. Natomiast kiedyś nie było tylu mięśniaków macicy. A teraz są. To znaczy, że kobiety potrzebują i nie mają tej mocy i siły, żeby poradzić sobie z domem, żeby zadbać o ten dom. Czy w ogóle one mają dom, mają dzieci, ale też starań o dzieci jest więcej. I ciąże nie zawsze się udają tak jak kiedyś. Więc tu się bardzo dużo rzeczy na to nakłada, bo starają się o dzieci, walczą o dziecko. To jest też kierunek do mięśniaka. Walczą, żeby mieć dzieci, czyli o ten dom, o którym cały czas mówimy. I z jakiegoś powodu tych dzieci nie ma, bo dzietność spada. Mimo, Tak, że się bardzo dużo zdecydowanie. na ten temat mówi, mówi się tylko. Ale wszelkie działania nie są prowadzone w kierunku bezpiecznych poczęć i spokojnego rozwoju maluszka wewnątrz. Dlatego, że atakowanie co chwilę badaniami, ja widziałam to po paniach, z którymi pracowałam. Kobieta chodzi 9 miesięcy w ciąży i cały czas ma skierowania na badania. Cały czas to dziecko, które ma mieć tam spokój, rozwijać się w spokoju, mama jest cały czas poddenerwowana, bo cały czas musi robić jakieś wyniki badań i cały czas jest w lęku, jakie będą te wyniki badań. Ja tutaj czasami jestem niemiła, ja mówię, że tam się nie zagląda jak do żabki. Tak? Tam trzeba dać spokój dziecku, żeby się mogło spokojnie rozwijać. Więc mogę być niepopularna, natomiast mam tutaj bardzo takie konserwatywne podejście. No i chyba tylko panie jakby z moich roczników są w stanie zgodzić się z tym, że im więcej spokoju ma kobieta w ciąży, im mniej jest ingerencji, im mniej jest zbędnego zaglądania tam, zbędnych badań i straszenia, bo tu trzeba jeszcze powiedzieć, że w pakiecie idzie straszenie, tym lepiej dla dziecka, tym im jest spokojniej, bezpieczniej, tym lepiej ciąża się rozwija. No to na pewno bez dwóch zdań, Pani Violetto, bo faktycznie mi się wydaje, że to z roku na rok ta lista badań, które kobiety muszą zrobić w pierwszym, w drugim, w trzecim miesiącu i tak dalej, to rośnie po prostu. I kobiety biegają właśnie od jednej, nie wiem, krzywej cukrowej po cokolwiek innego i tych badań jest całe mnóstwo. I Ale to za tym idzie żyje w też. stresie, przepraszam, że przerwę, żyje w permanentnym stresie, a wiele kobiet przez to zaglądanie tam tracą dzieci do trzeciego miesiąca. Kiedyś były bardzo dobre zwyczaje, to wiedźminki znają te zwyczaje. Nie mówisz. Nie mówisz. Dziecko ma mieć spokój, żeby
pierwsze 3 miesiące, kiedy kształtuje się prawo do istnienia, kiedy spokojnie się rozwijało. No. No to jest Stare bardzo ważne właśnie. zwyczaje, stare dobre zwyczaje. Ten spokój kobiet w ciąży jest niezwykle istotny i to jest też trudne, jak kobiety pracują też właściwie do ostatnich miesięcy i starają się godzić wszystko razem, będąc jeszcze w ciąży. Natomiast ja tutaj przeskoczę pomału, ponieważ powiedziała pani dwa słowa, które mi od razu zadzwoniły w uszach. Nowa świadomość w kontekście psychobiologii. Jak zaczęłyśmy rozmawiać, to pojawiła się nowa świadomość i wiem, że dużo pań było zainteresowanych tematem świadomości, też w kierunku energii i chciałabym już teraz przejść, jeżeli możemy, jeżeli ten temat jest wyczerpany, na pewno nie jest wyczerpany, ale troszeczkę posłuchałam na temat mięśniaków i jak szeroki to może być problem teraz i trzeba szukać znów indywidualnego rozwiązania. Natomiast mówi pani o nowej świadomości. Co my przez to powinniśmy rozumieć? Nowa świadomość jest to termin, który tak naprawdę oznacza świadomość. Ale uznaję, że dobrze jest mówić o nowej świadomości, ponieważ czasami nam ludziom wydaje się, że rozumienie oznacza świadomość. Są ludzie, którzy rozumieją, są ludzie, którzy nie rozumieją, i czasami ludzie, którzy rozumieją, mówią: tak, ja mam tego świadomość, ja to rozumiem. Ale świadomość jest jeszcze czymś głębszym, bo samo rozumienie jest na poziomie głowy, na poziomie mentalnym, że na przykład rozumiem, że emocje wpływają na stan zdrowia. Rozumiem, że stres prowadzi do choroby, ale to jest rozumienie. To jest obszar głowy, a uświadomienie sobie schodzi do wnętrza. Nowa świadomość jest świadomością serca. Jest świadomością wnętrza. Świadomość jest związana z odczuwaniem. Nie jest terminem głowy, nie jest terminem mentalnym, nie jest samym rozumieniem. Dlatego czasami ludzie mówią: ja już czasami rozumiem, ale ja tak naprawdę ja nie czuję tego. Ja nie wiem, o co chodzi. I teraz, kiedy mówimy o świadomości, to mówimy o tym, żeby poprzez rozumienie móc zaprosić coś do siebie, do wnętrza, żeby to stało się działaniem. Świadomość tak naprawdę jest działaniem, jest uwewnętrznionym działaniem. I teraz, kiedy w temacie psychobiologii zdrowia mówię o świadomości, czy o nowej świadomości, to mam taką intencję, aby zacząć właściwie rozumieć choćby pojęcie choroby. Czym jest ta choroba? Bo dla wielu osób choroba jest wrogiem, choroba jest czymś, z czym należy walczyć. Przecież proszę spojrzeć na tytuły, pani Katarzyno: walka z rakiem, walka z cukrzycą, walka z wagą. Można by powiedzieć, to jest idiotyzm, tak? Dlatego, że walka z czymś, co jest przyjacielem, co mnie chroni, bo jeżeli tkanka tłuszczowa mnie chroni, kiedy ja jestem w trybie walki, kiedy ja się zmagam, kiedy ja muszę być większa, mocniejsza, muszę lepiej sobie poradzić, tkanka tłuszczowa przychodzi mi z pomocą, czyli ona jest moim wsparciem. I teraz, jak ja zacznę z nią walczyć, to pokazuje, że ja w ogóle nie mam świadomości, kompletnie świadomości tego, co ona dla mnie robi. I tak samo jest z każdym innym tematem, tak? Bo tu akurat przykład tej tkanki tłuszczowej to jest piękny przykład, bo my bardzo szybko, kobiety, reagujemy tkanką tłuszczową, więc ona jest ogromnym wsparciem. Więc kiedy ja w tytułach widzę walka z rakiem, walka z nowotworzeniem, a nowotworzenie jest odpowiedzią na nasze emocje, na nasze odczucia, na nasze braki. Zawsze jak jest brak, występuje rekompensata pod postacią nowego tworzenia. Moje studentki już wiedzą, że my jesteśmy kompletne, jak przychodzimy na świat. Kompletne. Mamy wszystko. I teraz, kiedy się pojawia nowy twór?
nowotworzenie, kiedy nam brakuje czegoś. I kiedy używam terminu nowa świadomość, to oznacza to, że uświadom sobie, jaka jest przyczyna nowotworzenia. Uświadom sobie, czego ci brakuje. Ktoś powie, ale mi niczego nie brakuje. Mam dom, mam pieniądze, mam wszystko i jest nowotwór. Czyli osoba kłamie. I schodzimy głębiej, niżej. Czego ci brakuje? Niczego mi nie brakuje, wszystko mam. Czego ci brakuje? No, brakuje mi miłości, brakuje mi zaopiekowania, brakuje mi wsparcia. I to nie jest od razu, ale chciałabym na przykład, żeby dzieci częściej przyjeżdżały, albo chciałabym, żeby mąż mi bardziej pomagał. No to brakuje czy nie brakuje? Brakuje. I tak krok po kroku wyciągamy, tak, z pacjenta, żeby, czy z klienta, żeby on mógł wyartykułować to, żeby to ujrzało światło dzienne. I to jest świadomość. I kiedy my się zanurzamy coraz bardziej w świadomość, to zaczynamy siebie tworzyć jakby zupełnie w innej wibracji. Czyli stajemy się świadomością. Bo jeszcze po tym już rozumieniu, po tym uświadomieniu sobie pojawia się kolejny właściwy termin. My stajemy się świadomością i to jest nowa świadomość. Czyli jakby jesteśmy zbudowane z nowej świadomości. To jest trudno opisać, bo to się czuje. Czasami język nie opisuje wszystkich rzeczy, które się i procesów, które się wydarzają, ale to zmienia kompletnie nasze spojrzenie na wszystko, bo to jest wielowymiarowe. Nowa świadomość jest wielowymiarowa. Nowa świadomość pozwala nam spojrzeć na wszystko, co się dzieje na zewnątrz inaczej i na wszystko, co się dzieje wewnątrz nas inaczej. Więc to jest termin nowej świadomości. Dobrze, że to jest taki termin, który jest teraz coraz bardziej popularny. Tak? Bo nawet jak jeszcze często nie wiemy, co to jest, ale czujemy tęsknotę do tego. No i tutaj zaczynamy wchodzić na tematy duchowe, bo nowa świadomość jest tematem duchowości, dusz, Przebudzeniem. przebudzenia, tak. A przecież pierwsze książki o przebudzeniu pisał Antoni de Mello. Pierwsza książka Antoni de Mello, Przebudzenie. Kiedy ja ją kupiłam mnóstwo lat temu, to ja nie czułam tego jeszcze. Ja czułam, że tam jest to coś, za czym dusza tęskni. Ale po 20 latach, 25 czy 30 przychodzi uwewnętrznienie tego. Później Osho pisał, tak, też o przebudzeniu, bo o tym rozmawiałyśmy sobie wcześniej, tak? Tak jakby w kuluarach przed spotkaniem. I pani Katarzyno, pani to nazwisko pokazała. Ja później zrewanżowałam się Antonim de Mello, później Don Tak. Miguelem. Don Miguel, który pisze o czterech umowach, o ścieżce miłości. Przecież on pisze o nowej świadomości. I Eckhart Tolle, który wydał przynajmniej dwie główne piękne książki. Cudowne, No, cudowne. Nowa Ziemia. To jest nowa świadomość. To jesteśmy my. Więc to jest temat, który będzie się rozkręcał i za jakieś 5 wieków, 10 wieków ludzie będą już świadomością. Być może wszyscy, bo teraz jest to ułamek od procenta. Bo to wymaga zmiany wewnętrznej wibracji, kiedy my jakby uwalniamy się od tej ciężkości, od tej takiej naszej materialnej struktury i stajemy się coraz bardziej przejrzyste, przeźroczyste. Wibracja się zwiększa, ale wtedy też inaczej spoglądamy na choroby. Kompletnie inaczej. Tu już nawet nie dyskutujemy z tym. Jak tylko się pojawia objaw, to kiedy uczymy się psychobiologii zdrowia, to pojawia się nowe myślenie, czyli nowa świadomość, taka początkowa. Każdy objaw od razu my wiemy, dlaczego się pojawił. To oczywiście o tym tutaj panie najwięcej mogą powiedzieć, studentki, słuchaczki, no bo one się tego uczą i mogą z praktyki powiedzieć, tak? Jak to wygląda? No, nowa świadomość widzenia przyczyn i skutków. To jest przyszłość.
Pani Wioletto, ja to zanim dojdę do nowej świadomości, to ja mam dalej definicyjny problem z samą świadomością, bo to jest w ogóle twardy problem obecnej nauki, jak w ogóle podejść do tematu świadomości. I jeden z takich piękniejszych eksperymentów, który jest już na szczęście znany z 1918 czy 20 około, nie pamiętam dokładnie daty. Ale doświadczenie z podwójną szczeliną, gdzie kierowana jest wiązka światła, i w momencie, jak jest obserwator, czyli jest ta świadomość obserwująca, bo to niekoniecznie musi być człowiek, no to światło zachowuje się zupełnie inaczej. Mamy tutaj fotony, a jak światło nie jest obserwowane, to mamy po prostu falę elektromagnetyczną. I do tej pory nikt nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego się tak dzieje, że jak jest obserwator, to krótko mówiąc, no nasz podstawowy budulec, bo bez światła no nie ma egzystencji w naszym układzie słonecznym, więc ta fala elektromagnetyczna, te cząstki elementarne zachowują się w niesamowicie ciekawy, dziwny i nieintuicyjny dla nas sposób, że nasza świadomość, obserwator, dosłownie jest w stanie zmienić wynik eksperymentu. A jeżeli ten obserwator jest na odpowiedniej częstotliwości, na przykładzie kolejnych badań bardzo ciekawych, jak grupa buddyjskich mnichów medytowała nad ryżką, nad miską ryżu z intencją taką miłości, radości, no to ten ryż dużo dłużej utrzymał swoją zdatność do spożycia. Nie zepsuł się, krótko mówiąc. Także to są nieprawdopodobne, ciekawe rzeczy, które mnie jakby też przyciągnęły w kierunku poszerzania swojej wiedzy właśnie w tematach świadomości i próby zrozumienia tego, co nam w tym momencie nauka opisuje i co nam się nie śniło po prostu. I to dotyczy całego naszego świata, wszystkich cząstek elementarnych, nie tylko tutaj fotonów, ale elektron tak samo się zachowuje. No i to jest mega ciekawy związek pomiędzy nami, obserwatorami, a całą rzeczywistością, którą widzimy. I tutaj nawet też znaczy nawet nie ostatnie, bo to już kilka dekad, ale teorie symulacji naszej rzeczywistości, to wszystko naprawdę idzie w bardzo ciekawym kierunku. Także tak jak mówię, no ja mam wciąż problem z tą podstawową definicją świadomości, w czym wciąż nie wiem do końca, czym ona jest. Można to faktycznie tylko w pewien sposób Nauka, poczuć. bo nauka jest w głowie. Musi to zrozumieć. Miny fizyków klasycznych były bezcenne. Tak? Jak okazało się, że wchodzi efekt obserwatora. Tak. No i to zaczęło wyrzucać w kosmos to, co już było takie ustalone, takie pewne. Pojawiła się fizyka kwantowa. Mnie klimaty buddyzmu są bardzo bliskie. Więc dla buddyzmu to są oczywiste oczywistości, tak? Czym jest świadomość, którą my nazywamy nową świadomością, żeby po prostu pobudzić człowieka do tego, że jest świadomością, bo ludzie są zewnątrz sterowni i ludzie w ogóle nie wiedzą, jakie mają możliwości. Ja zrobiłam kilka kursów, które są oczywiście dostępne też w sklepie Akademii na temat tworzenia rzeczywistości, na temat nowej świadomości. Więc ja się najczęściej tylko uśmiecham, bo z naukowcami jest trudno rozmawiać. Oni muszą zmierzyć coś, co jest bardzo trudne do zmierzenia. I akurat ten jeden eksperyment pokazał im bardzo ważne rzeczy, natomiast nie są w stanie sprawdzić tego, bo żeby coś sprawdzić i zbadać, trzeba mieć to w sobie. Trzeba mieć jakieś odniesienie. I teraz, jeśli ktoś nie czuje, że jest świadomością, to nie jest w stanie pójść dalej. Tak, więc to jest przyszłość. Prawdopodobnie gdzieś to kiedyś w końcu się im uda, ale trudno jest, nie mając narzędzia, nie będąc tym narzędziem, bo tu już mówimy o wyższej szkole jazdy, światło, świadomość, żeby to jakoś tak w taki prosty sposób przełożyć. Więc no, trzymajmy kciuki. Może się to kiedyś uda. Natomiast jest coraz więcej osób, które czują, że są świadomością, mają poczucie rozszerzania siebie jako świadomości, czyli świadomość, która się rozszerza poza ciało. I to są tematy, które w psychotronice
Znane są od wielu lat, ale były no, traktowane z przymrużeniem oka. Tak, bo to są właśnie tego typu tematy. Czy psychotronika, czy parapsychologia, to są tematy, czy buddyzm, które są oczywiste. Właśnie dlatego, że głowy nie są zamknięte na to, że trzeba wszystko zmierzyć i policzyć. Odczucia nie da się zmierzyć, policzyć. Rozszerzającej się świadomości nie da się, bo to jest odczucie i to też jest zmienne, bo dziś możemy być w lepszej kondycji i dużo lepiej poruszamy się jako świadomość bardziej rozszerzona, a jutro może być zjazd i możemy, jakby można tu powiedzieć, rozszerzać się i kurczyć się. Tak? Ale to jest właśnie postrzeganie, czyli to jest świadomość. No to jest super temat, Pani Wioletto. Nie przypuszczałam, że to też tak głęboko Pani wchodzi na akademii. Właśnie też kwestia, to Bo co ja Pani nie powiedziała, mogę tworzenia. tego opisać teraz, ale ja to robię. Ja to robię, bo dziewczyny są przykładem tego. Zmienia się 2,5 roku, to jest bardzo krótki czas, żeby można było zrobić taki skok kwantowy w osobistym rozwoju, w zmianie świadomości. Naprawdę to są ogromne zmiany. No więc ja może niezbyt profesjonalnie jakby jestem w stanie opisać to, ja to po prostu robię, czyli ja działam. Pani Wioletto, a czy to nie jest czasem tak, że jak my poszerzamy tą swoją świadomość, czy jakby w moim świecie zmieniamy częstotliwość, tak, bo można to też w ten sposób rozumieć, że zmieniamy, podnosimy częstotliwość, to że pewne tematy, pewne choroby nie są w stanie z nami już rezonować. Czy to nie jest czasem tego typu też zjawisko, że jak ja już przeskoczę gdzieś na tą półkę, no to pewne rzeczy, które zostają na poziomie 0 czy 1, nie są w stanie mnie już złapać na poziomie 2, tak? Dla Tak, uproszczenia. tak. Ja czasami rysuję pięciolinię, klucz wiolinowy i nas jako nutki na pięciolinii. I chodzimy w poziomach świadomości, w różnych poziomach świadomości. I kiedy się wznosimy, czyli poszerza się nasza świadomość, to jest oczywiste, że zmienia się wibracja, zmienia się nasz poziom energetyczny, zmienia się wszystko, bo to jest proces wielowymiarowy. Zmienia się rozumienie, zmienia się doświadczanie, ale jednocześnie jak się rozszerzamy, czyli podnosimy ten poziom, nasz energetyczny poziom wibracji, czy poziom światła, bo też tak można mówić, to czy mamy te same emocje? No nie. Nie, mamy tych samych emocji, czyli schodzą z nas emocje. I tu przykład no wątroby może, tak? Bo to jest też taka klasyka. Ludzie mają problemy z wątrobą, a wątroba reaguje, i znów schodzimy najpierw do nauki, do rozumienia, psychobiologii. Słowa kluczowe: brak, gniew, szacunek, dobroć. I człowiek, który jest niskowibracyjny, wszystkiego mu brakuje. Z powodu tego, że mu brakuje wszystkiego, odczuwa mnóstwo gniewu. Również brakuje mu szacunku. I gniew versus dobroć, no jakoś nie idą w parze. I kiedy sobie to uświadamia, to może wejść na drogę zmiany, bo wątroba choruje z powodu ogromnego gniewu i ogromnego braku. Wątroba w psychobiologii jest takim drugim kucharzem, dlatego tych kłopotów z wątrobą jest sporo, bo ludziom wszystkiego brakuje. Kiedy my zmieniamy poziom świadomości, nagle doświadczamy takiego bogactwa wewnętrznego, dobrobytu i już nam nie brakuje. Już nie ma takiego pędu, że jeszcze to muszę mieć, jeszcze to, jeszcze tamto. I że jestem w wiecznym braku, dlatego że my się zmieniamy, stajemy się coraz bardziej całością, a jak idziemy w kierunku bycia pełnią, całością, to wypełniamy sobą te miejsca puste. I ten brak znika. I nasz organizm dostaje tą informację. Nasze komórki w każdej sekundzie wiedzą, co się z nami dzieje. W
każdym momencie. Ja nie oszukam swoich komórek. Ja mogę wszystkich wokół oszukać, ale siebie, mojego organizmu nie oszukam. Dlatego choroba jest prawdą. Prawdą o nas samych. I tutaj znów przejście i przykład do woreczka żółciowego. Czasami mamy takie starsze panie, takie pobożne, takie siedzące od rana do wieczora w kościele, ale mają kamienie w woreczku żółciowym. A woreczek żółciowy z tymi kamieniami to jest uraza, gorycz, taka złość granicząca z nienawiścią. No to czyje są te emocje? Moje? Czy tej poczciwej, starszej pani, której aż kipi wszystko? Te kamienie w woreczku żółciowym nie kłamią. Jej woreczek żółciowy nie kłamie. Ona te emocje ma. Rozgoryczenie, złość versus nienawiść. Najtrudniejsze emocje ma woreczek żółciowy. To nawet wątroba tutaj jakby wysiada przy tych emocjach woreczka żółciowego. No i wszyscy mówią: ojej, to taka miła, taka sympatyczna, tak. No i tak jej się tutaj podziało. Ale choroba nie kłamie. Choroba odziera nas z tego kłamstwa. I jak będą takie czasy, że wszyscy będą to widzieć, to już taka osoba nie pójdzie, nie będzie się skarżyła, nie powie: ojejku, ja mam chorą wątrobę, ja mam chory woreczek, bo wszyscy inni, którzy będą znali psychobiologię, powiedzą: aha, to ty jesteś w gniewie, tobie brakuje, masz w sobie pełno urazy, goryczy, złości, nienawiści. To nie mów o sobie, że jesteś taka oświecona, taka święta, taka religijna, bo to jest nieprawda. Więc będziemy jasno widzieć. Będziemy jasnowidzami na takim poziomie. Bo przecież moje studentki to już widzą. Jak ktoś płacze, bo jest tam z jakiegoś powodu chory, to one wiedzą dlaczego, jakie emocje ta osoba zaprosiła do swojego życia, jakie ma odczucia. Dlatego ktoś, kto ma nowotwór, to nie jest taki biedny. Jest biedny tylko w tym kontekście, że nie ma tej świadomości, dlaczego zaprosił tę chorobę. I w tym momencie zazwyczaj odzywają się osoby, które mówią: no dobrze, pani Wioleta, ale co z maleńkimi dziećmi? Bo ja już jakby ten tok rozumowania znam, więc wtedy publiczność mówi: dobrze, ale co z małymi dziećmi? Rodzi się Bogu ducha winne dziecko i ma nowotwór. I wtedy wkracza systemówka, bo dziecko jest przedłużeniem rodziców. I cztery pokolenia pracują na ten nowotwór, czyli te braki w tych czterech pokoleniach. I w tym czwartym pokoleniu przychodzi maluszek, który już po urodzeniu jest chory, bo manifestuje. W czwartym pokoleniu dzieci manifestują problem, który dotyczy trzech pokoleń do tyłu. Dlaczego manifestuje? Dlatego, żeby się obudzili. To jest to przebudzenie, żeby rodzice się obudzili, ale oni tego nie robią, tak? Niosą to chore dziecko i mówią: jakie nam się nieszczęście przydarzyło. To dziecko jest chore, Bóg zawinił. A to nie jest prawda, bo my wszyscy jesteśmy bogami. No to już tak. Brakuje nam świadomości tego i to jest moment, kiedy rodzice powinni sobie odpowiedzieć na pytanie, co takiego jest w nas, jakie my mamy emocje, że nasze dziecko jest chore, że ma alergię. Jak zaczynają tak pracować, to nie jest łatwe. Dlaczego? Dlatego, że muszą się ze sobą spotkać. Ale efekty są niesamowite, bo wiele rzeczy jest w stanie się wycofać. Czyli mamy bardzo dobre narzędzie. I tutaj każde takie narzędzie, które wymaga zmiany myślenia drugiego człowieka, jest kontrowersyjne. Dlatego osoby, które wierzą w tabletkę, w to, że im ktoś uzdrowi i pomoże, oni zanegują to. Ale część osób, która jest właśnie w tej nowej świadomości, ona powie: coś w tym jest, przyjrzyjmy się temu. I tutaj zadajemy wtedy właściwe pytania. Bo jeśli dziecko ma alergię, to ja pytam mamę: na co pani ma alergię? Co panią irytuje? Co panią wkurza? Czego pani nie może strawić? I to samo pytam tatę tego dziecka. I się okazuje, że to są ich emocje.
a maluszek manifestuje, tak? Jakąś alergię skórną czy nietolerancję pokarmową. Dlatego, że rodzice o tym nie mówią. Z pokolenia na pokolenie się nie mówi. Kiedyś był taki zwyczaj, dawno temu ludzie może byli biedniejsi, ale byli szczęśliwsi i zdrowsi. Siedziało się na schodkach przed chałupą, przed chatą, przed domem i siedziały cztery pokolenia wieczorem i opowiadali historię. Dziś powiemy, że to jest terapia narracyjna. Ale siedział dziadek, siedziała babcia, wujkowie, ciotki i te najmniejsze bąble z pajdą chleba i były opowiadane historie. I opowiadało się historie, wspominało się różne osoby, opowiadało się historie, więc ludzie mieli terapię narracyjną i zdrowieli. A dzisiaj tego nie ma, więc jesteśmy tego pozbawieni. Często nie znamy też właśnie takiej historii rodzinnej i bardzo ciężko jest się dowiedzieć. Pokolenie moich dziadków to jest pokolenie jeszcze wojenne, II wojny światowej, także to już są takie naprawdę bardzo, bardzo ciężkie i trudne historie i nie wszyscy też są gotowi się dzielić takimi przeżyciami i historiami. Natomiast Pani Wioletto, jest jeszcze bardzo dużo pytań w obszarze świadomości, nowej świadomości, w obszarze zdrowienia. Natomiast czas nam się już troszeczkę kończy na dzisiaj Nie wierzę. i może jak zawsze nie wiem kiedy, wydaje mi się, że 5 minut rozmawiamy, a tu czas płynie niemiłosiernie. I chciałabym zadać takie pytanie, bo tak jak Pani mówiła, zanim się połączyłyśmy, jeszcze rozmawiałyśmy o tych nauczycielach duchowych. Ja się zawsze zastanawiam od już wielu, wielu dekad, dlaczego ci najwięksi nauczyciele duchowi to są mężczyźni. To jest może takie nietypowe, Pani Wioletto, pytanie, ale bardzo chciałabym posłuchać Pani perspektywę, bo od tych najbardziej znanych Buddy, Jezusa i tak dalej, już daleko sięgając, i o ile chodzi o tamte czasy, to mogę sobie wyobrazić, dlaczego tylko mężczyźni byli dopuszczani do pewnych rzeczy, ale na przykład teraz. No dalej przewijają się głównie te męskie nazwiska. Jakie jest Pani zdanie? Powiem szczerze, że ja się nigdy w ten sposób nad tym nie zastanawiałam, tak? Więc kompletnie się nie zastanawiałam, tak? Przecież postać Jezusa, wielkiego uzdrowiciela, tak? Jeżeli zdejmiemy takie z niego jakby nadbudowy, to mamy niesamowitego człowieka nowej świadomości, który pojawił się w takich barbarzyńskich czasach i był pierwszym uzdrowicielem, potrafił tworzyć rzeczywistość, tak? Był mistrzem, tak? Więc ogromny szacunek. Mamy również Buddę. Ja bardzo osobiście lubię Saint-Germain, tak? Który stworzył Jam Jest, tak? Albo mówi o nim. Mamy wniebowstąpionych mistrzów, którzy są niezbędni, aby nasza planeta mogła się wznosić, czyli my. Nigdy nie zwracałam uwagi na to, że nie jest to postać kobieca, dlatego że ja bardziej patrzę na energię, tak? Być może w czasach patriarchatu był potrzebny taki przekaz, tak? Ale mamy też przecież Maryję. Tak, wiele krajów, wiele narodowości czci ją, tak, jako tą najważniejszą postać. Więc czy Hiszpania, czy inne nacje, one bardzo często mówią o Madonnie, o czarnej Madonnie, więc ten przejaw kobiecości też na pewno jest. Natomiast najważniejsze jest, że jakby nie spojrzeć, to niebowstąpieni mistrzowie prowadzą. Więc to są osoby, które pojawiają się na Ziemi, są z przyszłości, pojawiają się, aby pomóc nam wzrastać. I to jest chyba najważniejsze. Pomóc nam właśnie wzrastać. Wydaje mi się też, że dużo jest w tej chwili kobiet, które mają choćby taki poziom świadomości jak ja. Czyli mają to mistrzostwo w sobie, tak?
Więc to rozwija się, to będzie coraz bardziej widoczne. Właśnie dlatego, że kobiety są od kreacji, bo to kobieta daje życie. To kobieta tworzy życie, czyli jest tą wielką kreatorką. Być może też wpływy systemów filozoficznych, religii gdzieś tak troszeczkę w cień zepchnęły tą postać, taką kobiecą, jako postać tworzącą, twórczynię. Natomiast to się zmienia, to się odbudowywuje. Więc będzie na pewno to szło we właściwym kierunku. Natomiast najważniejsze jest dla nas to, aby wzorować się na tym, co mamy i aby czerpać z tych najlepszych wzorów, tą jakość dla siebie, która pomaga nam wzrastać. Dlatego dobrze, że są książki Eckharta Tolle, Don Miguela Ruiza, czy Antoniego de Mello, czy Grega Bradena, tak? Czy jeszcze innych, tak? Albo Bruce'a Liptona. Cieszmy się z tego. Zresztą nazwiska, które związane są z nową medycyną, nazwisko doktora Hammera, czy z totalną biologią, twórca totalnej biologii to dr Claude Sabat, Francuz, więc trzeba być za to wdzięcznymi, tak? Wydaje mi się, że być może w tamtych czasach było to niezbędne, że ci mężczyźni, awatarzy, niebowstąpieni mistrzowie, czyli to nie do końca religijny patriarchat. Oni nam to pokazywali, jakby przenieśli to dla nas. Ale to jest kobieca energia, bo jest energia tworzenia. Więc to wszystko ma jakiś sens, tak? Swój. Na pewnym etapie, kiedy mówimy już o świetle, mówimy o poszerzonej świadomości, jest energia męska i żeńska w równowadze w nas. Jest zrównoważona. I to jest troszeczkę tak, jakbyśmy przeszły od naszych rodziców biologicznych, gdzie mamy mamę i tatę, i poszli krok wyżej do rodziców niebiańskich, gdzie jeszcze mówimy o tym, że, ale już częściej mówimy niebiańscy rodzice. Nie mówimy mama niebiańska i tata niebiański, czyli już jakby zanika, tak bardzo jest w równowadze, że staje się całością energia męska i żeńska i dochodzimy do światła. I światło ma już uwewnętrznione naszych niebiańskich rodziców i nasz pierwiastek męski i żeński. I myślę sobie, że ci mistrzowie niebowstąpieni, dzięki którym czasami ta nasza wędrówka w kierunku tej wiedzy zaczyna się, że oni mają właśnie uwewnętrzniony ten pierwiastek, ale że na Ziemi, która jest światem fizycznym, można się objawić, trzeba się objawić, tak, jako mężczyzna lub kobieta, dlatego tak się to podziało, bo tylko tu, na planecie Ziemia, my jesteśmy w dwóch płciach, tak? Tutaj, żeby doświadczać tego, co jest na Ziemi, to pojawiają się dwie płcie. W przestrzeniach wielowymiarowych to już znika. Znika w niebiańskich rodzicach, znika w świetle. Jesteśmy całością, jednością. Ja też obserwuję w najmłodszym pokoleniu właśnie taką równowagę. Tam już jest oczywiście mnóstwo miłości, dobroci. Te maluszki, które teraz przychodzą na świat, tak? Kosmiczne dzieci, kryształowe dzieci kosmiczne, no takie diamentowe. I tam widać to, co jest najważniejsze. Widać to, Jest co jest inne najważniejsze. postrzeganie rzeczywistości w tych dzieciach, na pewno. Tak, one mają miłość w oczach. Takie ogromne oczy pełne miłości. Takie też tam są oczy z rentgenem. To jest bardzo niewygodne dla starszego pokolenia. Bo te dzieci patrzą poprzez, mają rentgena w oczach i oczywiście mają tak dużo tej miłości takiej wszechogarniającej, że jakby z automatu jest to wybaczenie dlatego, że dziadkowie ich czy rodzice
że nie mają jeszcze tego poziomu świadomości. Też jest ogromna wrażliwość. No, to są już dzieci nowych czasów i mają wysoki poziom miłości, współodczuwania, empatii, bo inaczej byłoby im bardzo trudno żyć z ich rodzicami i dziadkami, którzy są bardziej w ciężkiej wibracji, w cięższej takiej wibracji. Więc to już widać, jak się przyglądamy, to widać, że one są inne, promieniują miłością. No. Więc proces trwa. No, to jest taka ewolucja. To jest właściwe słowo na ewolucję na naszej ziemi, w naszych sercach. No, Pani Wioletto, bardzo dziękuję za takie zamknięcie naszej rozmowy, bo ta znowu rozmowa poszybowała nam od mięśniaków do nauczycieli duchowych w sposób naturalny, jakie to wszystko jest połączone i powiązane. Ja ślicznie dziękuję za dzisiaj. Żegnam się z paniami, które nas słuchały i oglądały. I do zobaczenia na następnym spotkaniu z psychobiologią. A ja bardzo serdecznie zapraszam po więcej. Pani Katarzyno, dziękuję za piękne pytania, które tutaj wyprowadziły nas w różne rejony. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim paniom i wszystkim osobom, które nas oglądają. No i oczywiście zapraszam więcej na nasze spotkania. No i zapraszam po dużo, dużo więcej do Akademii. Kłaniam się, przytulam, serduszka wysyłam i tradycyjnie tuli luli.